Objazdowy jarmark pracy przez ostatnie miesiące prężnie działa na terenie powiatu rybnickiego. Tym razem to mieszkańcy Jankowic w gminie Świerklany mieli możliwość spotkania się z urzędnikami i zapoznania się z dostępnymi ofertami zatrudnienia. Nie musimy jechać do centrum i stać w długich kolejkach, mówili wszyscy ci, którzy zdecydowali się przyjść do siedziby OSP w Jankowicach i sprawdzić wachlarz ofert przygotowanych przez rybnicki pośredniak. Tym razem to siedziba OSP w Jankowicach gościła przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy, którzy cyklicznie ruszają w teren, aby przedstawić oferty pracy wszystkim tym, którzy pracy poszukują bądź też planują ją zmienić. Objazdowy jarmark ofert pracy jest organizowany cyklicznie w różnych miejscowościach. Jeżeli ktoś ma jakiś utrudniony tutaj dojazd do Urzędu Pracy i nie jest w stanie w miarę często korzystać z tych ofert, to może oczywiście tutaj bez problemu przybyć. Na dzień dzisiejszy Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku dysponuje 150 ofertami. Na objazdowym jarmarku mieszkańcy Jankowic mogli również zapoznać się z ofertami z punktu pośrednictwa pracy w Rybniku. Wśród propozycji pracy były też te zagraniczne. W dniu dzisiejszym zaproszone są firmy, które przedstawiają oferty pracy za granicą dla opiekunek osób starszych. Jak również mamy ofertę pracy z punktu pośrednictwa pracy z Rybnika, dysponujemy ofertami pracy z różnych innych urzędów oraz ofertami pracy z zagranicy. Takie wyjście do ludzi z ofertą pracy to same plusy, podkreślają ci, którzy zjawili się w siedzibie OSP w Jankowicach. Jest bliżej, tak, że z gmina Świerklany, gdzie się łączą Jankowice i Świerklany, no i ludzie przychodzą i nie muszą na przykład stać w tych kolejkach, po te bilety ciągnąć czy tam coś. Myślę, że to jest szybsze, nie, niż takie czekanie w tym urzędzie pracy. Jak podkreślali w Jankowicach, znaleźć pracę jest trudno. Problem dotyczy wszystkich, i starszych, i młodszych, bo dziś nic, ani wykształcenie, ani doświadczenie nie gwarantują zatrudnienia, a żyć w Polsce jest coraz trudniej. W takich młodzieży w moim wieku to ludzie bardziej szukają sobie za granicą tych ofert, bo mi się wydaje, że tu mało płacą, jeżeli chodzi o doświadczenie, a o szkołę, bo nawet ludzie po studiach już teraz nie mają pracy. Jak widać, objazdowy jarmark pracy cieszy się w naszym regionie dużym zainteresowaniem. W ciągu 2 godzin do punktu zgłasza się wiele osób, które chcą pracować bądź też pracę zmienić.